Witam serdecznie. Dzisiaj grając w Spin Tires słów kilka o grze Mad Runner. Dlatego, że jest w tej chwili promocja na tą grę i kosztuje w ogóle na gry twórców gry Spin Tires, jest ich tam więcej. Ale ja mówię akurat o tej, ponieważ tą znam. Mad Runner wywodzi się w prostej linii od właśnie od Spin Tires. Jest w zasadzie tańszy. Na ręcznym nigdzie nie pojedziemy. Tak. Napęd na cztery koła to niezbędna rzecz. Dlaczego mówię o jednej grze, a gram inną? No dlatego, że Spin Tires mam od dość dawna. Przez dłuższy czas nie grałem w nią, dlatego że nie miałem sprawnego joypada, obecnie nie mam. Trzęsie mi się tu teraz właśnie w dłoniach, bo usiłuję rozwalić mojego ułaza. No właściwie to nawet nie wiem, gdzie mam się udać. A, to nie jest istotne. Ups! No, ale jak nie dojadę w jednym kawałku, to będzie słabo. Ups, urok. No cóż, może linka. Czy ja tu w ogóle mam jakiś? Mam. Tak. Wyłączamy zaawansowany. I ciągniemy. Mógłbym tu opowiadać o klawiszkologii. Częściowo używam również myszki, bo tak mi jest łatwiej. No, Mad Runnerze, który jest grą dopracowaną przez lata, więc na pewno nieco... mam nadzieję, że stanę na kołach. A, no tak. tak, zaawansowane. Tylko jeden uszkodzenia? Spróbujmy wyciągarkę. No dobra. Weźmiemy inny pojazd. Tak, chciałem dotrzeć do warsztatu. Ok. Co tu jeszcze mamy za pojazdy? Wow, takim to chyba się nie uda. To nie. Zaawansowane. Wyłącz silnik. Zmień pojazd na ten. Dobrze. Założymy. Nadwozie. Wozie warsztatowe? Mamy coś takiego? Furgonowe. Zamontuj.
I spróbujemy. Aha, punktów naprawy. Myślałem raczej o garażu, bo trzeba by nałożyć wtedy ręczny. No tak, ten sobie radzi znacznie lepiej. Co prawda w oryginalnym ustawieniu mapy nie dostajemy go wcale. Tutaj pozwoliłem sobie go sam wziąć. Tak, mamy więcej, dużo więcej map. Tam mamy widok z kabiny. Nie wiem, czy mamy ładniejszą grafikę. Chyba niespecjalnie, ponieważ i tu grafika jest całkiem. Nie światła, tylko blokada, dyferencjał. Proszę cię, nie przewracaj mi się tu, bo jedziesz postawić łaza na koła. Łaza, który jest. Dobra, może ja go tu wyprzedzam. No może nie, przewracając się przy okazji. Dobra. Ręczny. Nie, ręczny. Zaawansowane. Pyk. No i ciągarka. Ha. No cóż, chyba mi się to nie uda. Co innego chciałem pokazać? A, ręczny! Matko jedyna, co za baran ze mnie. No, postaw się! Wow, no, powoli. Kamera. No dobra, to się nie uda. Spróbujmy go może zepchnąć. Może się obróci jeszcze ze dwa razy i wtedy... Dobrze, może odłączymy ten sznurek. No, przetocz się. No nie bądź łazem. Ja wiem, no to pewnie nie tak miało być zrobione. Ok. Teraz spróbujmy zaczepić go od tyłu. Zaawansowane. Tutaj w zasadzie no nie ma reguł wielkich. Można aby skutecznie robić prawie że wszystko. Bęc i stoi. Proszę bardzo. Odłączamy i co? Możemy zmienić pojazd. Dobrze. Także zwracam uwagę na to, że gra w tej chwili to chyba weekendowa oferta jest, więc trzeba się troszkę spieszyć. Jest dość tania. Wiem i widać to, chyba widać. Mam nadzieję, że widać. A kto ci kazał jechać? Że zabawa jest przednia, można się bawić w kilku.
Wow! No nie w drzewo! Drzewo może się przydać do wyciągnięcia, jak się utonie. Ha, 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 ha! Chciałem wam pokazać jedną rzecz, która jest... no... Nie wszyscy wiedzą, nie wiem, czy jest tam gdzieś jakiś tutorial, ale... Mulec ręczny zaświecił na czerwono i całkiem słusznie. A napęd na wszystkie koła, no. Okej. Co chcę zrobić? Chcę podjechać do tyłu ciężarówki. Jak słychać, oba pojazdy mają włączone silniki. Teraz tryb zaawansowany. Tylny. Przyczepiamy. Wyłączamy tryb zaawansowany i możemy jechać. I oba pojazdy będą jechały. Co czasem jest wręcz niezbędne. Hamulec ręczny chciałbym wyłączyć, to wtedy może się uda. Dzięki temu mamy tutaj pewną taką symulację współpracy z kolegami. Bowiem inaczej raczej mogłoby się to nie udać. Zdarzyło mi się nawet parę razy w ogóle przejechać dwoma pojazdami. Z bazy do bazy. Niestety. O, chyba wjechaliśmy w korzeń. Tak, wjechaliśmy w korzeń. Ups. No cóż. Kończąc, bo właściwie chciałem wam pokazać, jak można jechać dwoma pojazdami jednocześnie. Również można się podłączyć do pojazdu z wyłączonym silnikiem i po prostu pociągnąć. Wow! Hej! Wyjeżdżamy na rżysko, które wcale nie jest wiele łatwiej przejechać niż las. Można sobie tu radośnie zawisnąć. Dobra. Chyba łazem pojadę osobno. Nie będę się wtedy musiał o niego martwić. Ale w tym odcinku, który zastanawiałem się przez chwilę, gdzie go umieścić, ale trafi do strefy taniości, ponieważ no, chcę polecić grę, której właściwie nie mam. Ale różni się ona tak niewiele. Jest tam jeszcze jakieś DLC, gdzie jeździmy po Stanach Zjednoczonych. Dobra, zgasimy silniki, bo... No nie to chciałem zrobić. Wyłącz silnik. Będzie trochę ciszej. O, uszkodzenia się zrobiły, no proszę. A w łazie silnik działa. No dobra. Zaawansowane, wyłącz się.
No nic, tylko brać. Mówię, zabawa jest przednia, troszeczkę można sobie pokombinować, pobawić się. Zadania no, nie są jakieś specjalnie trudne, jeżeli chcielibyście coś więcej o zadaniach. No, to tu mogę powiedzieć tylko, co robi się w grze Spin Tires. Tam jakby nie wiem, no, mechanika i wizualnie są bardzo podobne, ale to jednak nie ta sama gra. No dla mnie, mając Spin Tires, zapłacić za sam widok z kabiny i kilka map. Aha, wracając do kilku map więcej, bo tam jest, zdaje się, dużo więcej map, ale można sobie z warsztatu, takie nie do końca autoryzowane przez twórców, ale jednak map jest całe mnóstwo pojazdów, także no tutaj co prawda pojazdy są dość różnej jakości, ja specjalnie nie polecam raczej tych takich dziwnych, ponieważ one również dziwnie się zachowują. No a jak z każdym modowaniem gier, no można ją zamodować na śmierć, także aż przestanie działać. No, oczywiście można ją wtedy wyczyścić z modów, bądź przeinstalować i tak dalej. No ale nie o tym ten odcinek. Także polecam, jeżeli gdzieś jest możliwość, nie wiem, nie szukałem, ale jeżeli jest gdzieś możliwość posiadania gry Spin Tires, również im polecam, ponieważ no cóż, jest fajne, tak samo jak tamta. I to wszystko. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.